O nie, o kurde. Czy mi butów wystarczy do tej wody? O matko. Ożyż w mordę. Mam podbierak. Teraz czy jest jeszcze ryba tutaj? Jest. Szczęście wariata. Dzisiaj już jest na plusie. Nie ma śniegu. Jest trochę wiatru, więc tak czy inaczej jest chłodno. Ale dzisiaj mam rękawiczki, więc nie cierpię z tego powodu. Co jeszcze jest inaczej? Wydaje mi się, że jest dużo bardziej przejrzysta woda niż była ostatnio. Tam gdzie nie widziałem dna, tam dzisiaj widzę dno i to troszeczkę mi miesza w miejscówkach, bo mam takie wrażenie, że jest jeszcze mniej miejscówek, jeszcze więcej płycizn. Natomiast widzę też, jak się tutaj układa rzeka. Co? Będę próbował dzisiaj ponownie. Ta przezroczystość wody mnie zastanawia, bo mam nadzieję, że to nie sprawi, że ryby będą miały mniej chęci do żerowania. Albo po prostu będą bardziej puchliwe. Standardowo trzymajcie kciuka, żeby był fajny film. Kaczki już wiedzą, co oznacza wędkarz z chlebkiem. Trochę za daleko. Ale bliżej. Dzisiaj zaczynam od tej miejscówki, na której miałem pierwszą rybę, na której miałem klenia. Jestem tutaj już 15 minut, może 20. Na razie cisza. Woda jest bardziej przejrzysta. Myślę, że dzisiaj będzie trudniej. Jest. Jest na wypłyceniu. Daleko. To chyba jest jaś. Ale już na samym końcu miejscówki, tam gdzie jest wypłycenie. No i jest ryba. Oj, kapitalna znowu. Ryba. No to jest coś. Po raz kolejny to powtórzę, ale to jest coś niesamowitego. 20 minut, pół godziny potrzeba było, żeby te ryby tutaj podeszły. Dzisiaj jestem spokojniejszy, dzisiaj już nie jestem taki narwany, bo wiem, czego się mogę spodziewać. Już nie mogę powiedzieć, że nie spodziewałem się. A, znowu kapitalna ryba, znowu taka grubo ponad 40. Ostatnio w tym miejscu miałem klenia, a to chyba jest jaś. Po tym jak walczy. Tak, i to jest kapitalny jaś, gruby. To może być jeszcze większa ryba niż ostatnio. Już jest dosyć zmęczony. Piękny jazior. Oj, gruba ryba.
Jest w podbieraku. Oj, dzisiaj już jestem o wiele spokojniejszy. Jest kolejny gruby jazior w podbieraku. Widzicie to? On jest jeszcze większy. Chyba mój rekordzik w tej chwili. No nie, jest niesamowite. Oj, jeszcze chwilka i by się wypiął. Za skórkę zaczepiony. Dosłownie za skórkę. O. No i to jest mój rekordzik. Ha, tym razem PB. Ostatnio miałem 47, 48,5, a ten ma 52 cm. 52,5. Dzisiaj emocje mniejsze, a ryby jeszcze większe. W tym miejscu, gdzie ostatnio miałem klenia, dzisiaj zacząłem. Pół godzinki i jaś. Nowy rekordzik. Nowe PB. 52,5. Dobra, już Cię wypuszczam, już Cię wypuszczam. Już Cię wypuszczam. Stoi jeszcze tutaj, odpoczywa. Powtórzę się, ale to jest niesamowite. Zobaczę dzisiaj, czy jedno miejsce, jedna ryba. Dzisiaj może mniej miejscówek, ale właśnie dokładnie. A jeżeli to będzie potwierdzenie, to wtedy będę łowił tutaj inaczej, czyli jedna ryba, jedno miejsce i dalej, żeby więcej miejscówek obłowić. Magiczny chlebek. Znowu syczysz? Chleb jest dla ryb. Łabędzi nie jadam. No, do widzenia. Nie ma chleba. Foch? Foch? Jest następny, czyli jest druga ryba z tego samego miejsca. A już trzeba dać po prostu kolejne 20 minut czy pół godziny. Jest druga ryba. Miałem chyba jeszcze jedno branie, które przegapiłem, tak mi się wydaje, po drodze. Dlatego zostałem dłużej. Jest kolejny, ale po tym to już sobie zejdę kawałeczek w dół. Ciekawe co tym razem, czy znowu jaś? Czy znowu jazik? O, jest siła ryby. Czy tym razem będzie kleń? Chyba jazik. Nie walczy za jakoś bardzo. Tylko jest po prostu ciężki. Tak, jazik. Na 90% jaś. Zobaczcie, on też nie jest mały. Jest chyba troszeczkę mniejszy. Tak. Będzie mniejszy. Ale kapitalny w dalszym ciągu. Idzie tutaj mi w brzeg. Trochę mniejszy. Też jest wielki. Też jest wielki. Aż ty w łobuzie ty. A ten już troszeczkę głębiej zapięty. Lepiej. Aha. Kolejny ogromny. Słyszycie jak syczy mi tutaj? Obok. Jak mi syczy, to zaraz mnie zaatakuje. Łabądź 49 cm. Kolejny piękny jaś. No, łabądziu chcesz jadzia? Jaki agresor. No. Chleb jest dla ryb. Dla jazi. Nie dla łabądziów. Idź sobie. Chociaż jesteś śliczny. No, spokojnie, spokojnie. O, pięknie. Tak, śliczny jesteś. Takie ryby, to jedna za drugą, to jest coś niesamowitego, tak? Aczkolwiek teraz już się spodziewałem, że może tak być. Natomiast co ważne, że dwie ryby z tego samego miejsca. Nie będę tutaj siedział, zaraz idę kawałeczek dalej, po to, żeby też zobaczyć inne miejscówki. Troszeczkę dalej dzisiaj chcę zejść i zobaczyć, czy na innych miejscach coś się będzie działo, a przede wszystkim jak wygląda rzeka, bo tak jak mówię, dawno tu nie byłem,
nie lubiłem tej rzeczki i nie znam jej aż tak bardzo dobrze. A tutaj trzeba ją poznać i wykorzystać ten moment, kiedy te ryby tutaj są, żerują. Jeżeli jeszcze ktoś nie dał subika, to zapraszam, zachęcam. Może być też dzwoneczek. No i standardowo, jak to u mnie, łapka w górę, łapka w dół. Jak komuś się podoba tak, jak komuś się nie podoba tak. Ja do tego nic nie mam. Napiszcie też jakiś komentarz. Elo. Kolejna miejscówka, kawałeczek dalej. Ostatnio tutaj miałem też jazia i tam dalej trzeciego. A dzisiaj zobaczymy, czy tu są. Dzisiaj jest bardziej przejrzysta woda. Bałem się, że to będzie trudniejsze, ale widzę więcej, co jest na dnie i bardziej można odczytać miejscówki dzięki temu. Więc jeżeli rybki gryzą, to mi się wydaje nawet na plus. I tam nawet dalej, jak widać, pod tamtym brzegiem jest taka głębsza linienka. Znowu, może będzie jedna albo dwie rybki. Może nic akurat w tym miejscu. Ale dzisiaj zejdę na pewno dalej. A to ci. Masz ty, łobuzie. Miałem branie. Zdjęło mi chlebek. Nie wiem, co tu się dzieje. To jest niewyobrażalne. Chodź, mi się cały nagrał, bo mi bateria już w sportowej padła. Ale zobaczcie na to. Ona może być jeszcze większa, ale jaka gruba. Zobaczcie, jaki bandziuch. Równo z miarką. Górna płetwa 54, 4,5 dolna płetwa. Jaka gruba ryba. No nie będę jej ważył, ale jest ogromny ten jaś. Druga PB w jednym dniu. No to teraz nie wiem, co mam powiedzieć. 54,5 powiedzmy nawet. Druga życiówka dzisiaj. Wypuszczam. Czy coś takiego jest realne? Znowu łabędź mi syczy na mnie. Chcę ugryźć jadzia. Wypuszczam. Niesamowite są te ryby. Niesamowita jest ta rzeka. Chlebek. Oj, trochę go umęczyłem. Ale odpływa. Odpłynął żwawo. Ten chlebek jest zaczarowany. Nie wiem, co oni do niego dodają, ale jest niesamowity. Jest następny. No, czyli dwie ryby z jednego miejsca można złowić. Tylko trzeba chwilę odczekać. I jest następny. No, ten walczy fajnie. No już. Teraz będzie wagą walczył. Już nie będzie szalał. Nie szalej mi tam w tym, gdzie one biorą. Chodź tutaj na płycizna. Chodź tutaj. Jazior. To już nie jest jazik. Już nie jest jaś, to jest jazior. No ten jest, powiedzmy, odrobinkę mniejszy.
Powiedzmy, że odrobinkę mniejszy. Ale też koło 50 cm. Od razu wypuszczam, nie będę już tego mierzył. Jest tutaj całe statko. Jest piąta ryba. No, tutaj w tym miejscu trzecia. Trzecia z jednego miejsca. Jak ja mam iść dalej sprawdzać rzekę, jak tutaj biorą? Po prostu stoją tutaj i biorą. I one są jeden rocznik. Ogromne. El Dorado. Jaziozaury. Jaziska. Jaziozaury po prostu. Nie płoszą się. Mimo czystej wody. Mimo tego, że jest łabądź. Mimo tego, że są kaczki. Mimo, że już dwa tutaj wyholowałem. Rzeczka jest mała i płytka. A ten chlebek je tutaj trzyma. Wszystkie takie około 50. O, chyba zerwał haczyk. Zerwał haczyk. Proszę, dobrze, że w podbieraku. Wyjmę mu go. Będę się musiał uwiązać. Będę się musiał uwiązać. Dobrze, że w podbieraku urwałeś haczyk. Co wy na to? Napiszcie w komentarzu, co wy na to? Na taką rybę, piątą dzisiaj. Czy nadal jestem amatorem? Kolega mi napisał pod poprzednim filmem, że pasjonatem. Pasjonat też robi tak. Zobaczcie, jak robi pasjonat. Wypuszcza do wody. Z powrotem. Jedna z mniejszych rybek, ale to już jest szósta ryba. Najmniejszy, jaki do tej pory tutaj złowiłem. Nie wiem, czy ma 40 cm. Ale szósty rybek, szósty jazik. Dobra, idę dalej. Dochodzę teraz do miejsca, gdzie ostatnio skończyłem łowić. Dzisiaj kontrolnie sprawdzę te pół godzinki to miejsce. Tutaj ta dziura jest, co, gdzie wpadłem ostatnio. Siądę sobie, nie wiem, czy w tym samym miejscu, czy może troszeczkę, nie, tutaj jest jakieś wypłycenie. Dobra, podobne. Tutaj chyba siedziałem. Tak, tutaj siedziałem i tutaj sobie usiądę tym razem też. Oczywiście pierwsze co to chlebek. A, takie, nie rzucam wcale mało, nie wiem, mało, dużo. Na początek tak i co parę minut takie, o, takie cząstki, dwie, trzy. Chlebek musi być, jedno co zauważyłem, nie może być za słabo ściśnięty, nie może też być za mały kąsek, bo mam lekki zestaw i te śrucinki go nie zatapiają. Czasami pójdzie po prostu bardzo blisko powierzchni, a on musi jednak płynąć w pół wody, czy tam przy dnie jakoś, delikatnie,
Więc nie może być za duży, bo jak jest za duży kawałeczek chleba, to śrucinki mi go nie zatapiają. Taki wniosek. Taka obserwacja. I jest kolejny. Czyli na tej miejscówce też dalej są, może one są akurat ustawiły się. Zauważyłem, że miałem branie tam, jak jest takie wypłycenie pod tamtym brzegiem. Celowałem tak, żeby tam poprowadzić. Jak mi się udało, to w końcu branie. I jest kolejna bardzo fajna rybka. Już mi ręka boli. Jest ryba numer 7. Ciężka, bardzo fajny opór, duży. Nie walczy, ale taki ma. Jest taka ryba, że sobie stanęła w wodzie i se stoi, a ja ją mam ciągnąć, tak? Taka zabawa. Jaziozaur. O nie, o nie, o nie. O kurde. A żebym sobie teraz zrobił? Ciekawe, czy butów mi starczy. Gdzie miałam tu sięgnąć? Czy mi butów wystarczy do tej wody? No zaraz. O matko. Ryba na kiju. A ja podbieram, co zrzuciłem. Tam może być za głęboko. Możesz w mordę. Możesz w mordę, jeża. Może jak go odwrócę. O, tak. Mam podbierak, a teraz ryba. Czy jest jeszcze ryba tutaj? Jest. Nie, to jest po prostu. Jestem po prostu. Nie wiem, jak to powiedzieć. Trzeba mieć szczęście. Szczęście wariata, żeby coś takiego zrobić. No chodź, 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 szybko cię wypuszczę, bo jesteś na pewno umęczony. No daj się, daj się, daj się. Odebrać. No to jest duży jaś. Za pierwszym razem mi wyskoczył z podbieraka, a teraz go mam. Mimo że zgubiłem podbierak. Tylko przymierzę. Tak, 50-51. Wypiął się w podbieraku. No zobaczcie. Nie wypiął się jak miałby wolne, a wypiął się w podbieraku. Ja mam więcej szczęścia niż rozumu chyba. 51 cm. Plus minus, bo tak na szybko mnie przymierzyłem. I co, wypuszczam. Wypuszczam. Gadzinę. Nie, no to jest, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest. Nie wiem, co to jest. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, co tu się dzieje. Czary mary. On to zrobił specjalnie? Czy on to zrobił specjalnie? Jestem w kolejnym miejscu. Już w nowym, w tym jeszcze nie łowiłem. Tutaj jest takie dno, że wypłycenie rynienka, tylko od czasu ta rynienka jest troszeczkę dłuższa, a od czasu jest to mulda za muldą, że nie wiem, 5-10 metrów można by poprowadzić. A ja szukam takich miejsc, żeby było z 15-20 metrów co najmniej takiej wody, gdzie nie widać dna, czyli te 60 cm. Te ryby czasami mi się ustawiały właśnie koło tych wypłyceń, ale nie za blisko mnie, więc czegoś takiego tutaj dalej szukam. No i znalazłem sobie, rzuciłem właśnie parę garstek chleba, oczywiście pierwsze co to kaczki i łabądź, więc chwilę poczekam i próbuję dalej. Na razie jest na liczniku 7 ryb. Na liczniku, kapitalnie. O, widzicie, widać, że jest
jasne dno, a potem jest ciemne. I takich miejsc szukam właśnie, żeby było troszeczkę głębiej i trochę tego głębokiego. No tutaj to jest 60-70 cm, myślę max. Bo tutaj, gdzie jest to jasne, to łabędź sięga dna swoją szyją. Pojedziemy sobie przed chwileczką ostatni rzut. Siedzę na tej miejscówce już godzinę jak nie dłużej. Miałem jakieś brania. Nie mogłem zaciąć. Już się zaczyna robić szaro. No i to jest ostatni rzut. Rybka może nie największa, ale też całkiem ładna. Bardzo ładna rybka. Już jest pod nogami. Jazik czy klenik? Jazik, ale też mniejszy. Jeden z mniejszych. O, tu wysoko. Nie najmniejszy, bo najmniejszy miał chyba niecałe 40 cm. Ten może mieć ze 40 parę. Nie będę go mierzył. O, taka 40 z plusem. Jeden z mniejszych. Rybka numer 8. Co za dzień. I do wody. Jak wszystkie. Oj tak, dzisiaj jest za je fajny dzień. 8 ryb. W tym dwa razy życiówka. W pyteczkę. Kończę na dzisiaj. Dajcie łapkę. Napiszcie coś. Suba dajcie. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam was wszystkich. Trzymajcie się. Do następnego. Elo.